every one of us, if we only have the courage to try. It's up to you, Prime. Without you, we all die. Now or never. Did you forget who I am? Witajcie, z tej strony Optimus i dzisiaj nagramy coś, na co bardziej czekałem niż jeżeli chodzi o samą obronę karawany, ale bardziej na to już inni też gracze mi mówili, że fajnie byłoby to z powrotem zagrać, bo dawno tego nie było. Kiedyś to, nie wiem, mi się zdaje, że było to częściej, czyli chodzi o wojenną nawałnicę. Słuchajcie, no nie będę ukrywał, ja lubię ten, jakby tak powiedzieć, event, który jest. Dla mnie jest bardzo fajny. Zresztą widzicie, że on tutaj no, jest dość popularny. Ogólnie wiem, że też u niektórych graczy. Mnie on naprawdę bardzo fascynuje. Mi się podoba ogólnie granie tymi statkami. Jutro będziemy mieli jeszcze jeden event, ale o nim to może opowiemy w innym filmiku. Słuchajcie, tutaj prosta piłka. Mamy po prostu trzy możliwe wybory okrętów. Czyli tak, w grze mamy, powiedzmy, kawalerię, mamy piechotę i mamy łuczników. Galera, nie będę ukrywał, trzeba naprawdę dobrze tym umieć grać. Ja tym grałem parę razy, dla mnie wygodna, chociaż też mieć dobre wsparcie. Jeżeli chodzi o okręt, to jest typowo, gdzie tankujemy i bronimy przede wszystkim nasze galery, bo dzięki okrętowi możemy te galery naprawdę dobrze ją wybronić, a ona będzie robiła spustoszenie na mapie. Jeżeli chodzi o Triera, to jest typowy taki rusher, który bezpośrednio leci i atakuje w dane targety, czyli jakby tak powiedzieć, obchodzi mapę i stara się jak najszybciej zaatakować nieprzyjacielskie, jakby tak powiedzieć, okręty. Ja wam to wszystko tutaj pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Nie, wybierzemy sobie akurat galerę. Zagramy chyba jakimiś, spróbujemy sobie zagrać jakimiś randomami. Nie będę ukrywał, że nie wiem, czy teraz niektórzy będą mieli czas, żeby to zagrać. Widzę, że to no, parę graczy już nam dobrało. Mamy za dużo galer. Mamy ile? Raz, dwa, dwie galery, trzy galery. No, jest, będzie ciężej, ale może to ugramy. Mógłbym zmienić, ale chciałbym pokazać wam, że jak się nią gra, potem możemy sobie zmienić na coś innego. Ja ogólnie grałem na początku tymi szybkimi łodziami, tierami, żeby to szybko, jakby tak powiedzieć, atakować, ale one mają bardzo, jakby tak powiedzieć, słabą przeżywalność. Znowu, kiedy próbowałem takie, fajnie się grało, ale nie miałem takiej radości znowu, bo to już bardziej jesteś takim defensywnym graczem. A galerę, no trzeba umieć ją też grać, trzeba dobrze się rozstawiać, no i pilnować tego, żeby robiła swoje, tak? Jeżeli będziemy mieli, oczywiście, jeżeli mamy wsparcie od innych tutaj w tej grze, to naprawdę to robi robotę. No, od razu, ja klasycznie tak, większość chyba graczy rozstawia się galerą. Tutaj. O, proszę cię, czemu mi się nie... A, już rozstawił się. Rozstawił się? Rozstawił się. No, rozstawił się. Ja myślałem, żebym się nie rozstawił i tak panikowałem na początku. Gdzie? Oni tam poszli bardziej atakować tego, co obchodził, a my w tym momencie możemy troszeczkę damage zrobić. Ja się tu przybliżę. Możemy trochę zrobić pusha, ale w tym momencie jesteśmy trochę tak w plecy, bo galera, która atakuje główny ten, to nie jest dobra opcja. Powinniśmy tutaj troszeczkę zrobić jakąś tam muckę, przede wszystkim te galery wybić, ale my nie robimy znowu roboty na przodzie, no i to jest ten minus, bo w tym momencie przychodzi pan Jasper. Nie, Jaspion, przepraszam, Jaspion i chce nas no, tutaj trochę wytruć. No, to nie jest dobre. Postaram się pomóc, żeby tą, tak powiedzieć, tierę dojechać, ale no, oni grają na dwie tiery, grają na pewno mądrzej. Już widzę, że będzie atak. Ja już muszę lecieć się leczyć. Może być tak, że nie zdążę, chyba że mnie wybronią mnie chłopaki. Na razie niby prowadzimy, ale no już widzę, że nas zaczynają robić pusza. Ja muszę się podleczyć. To tu ważne, żeby się dobrze leczyć.
Rozstawiamy się, przypuszczmy, zagrajmy razem. Jest, niszmy to. Tutaj tak, aha, ten już będzie pushował. Chciałem podejść bliżej, bo myślałem, że uda się ścisnąć tam dół. Jakbyś przeżył. Dobrze się bronią, znaczy dobrze myślą jeszcze. Dół, najważniejsze jest tak, żeby jak najwięcej tych punktów nabić, no. Ja wolę tutaj jak bronić niż atakować ten, bo wiem, że tutaj gra bardziej defensywna i troszeczkę przy galerze pomoc tym, co atakują, jest dużo bardziej skuteczniejsza. Widzicie, że my w dwie galery tutaj trochę ciśniemy ten najlepszy, jakby tak powiedzieć, marsz. O, i teraz troszeczkę przejdźmy do ofensywy. Trochę trzeba cofnąć, bo widzę, że tam ktoś nam próbuje obejść. Ja wolę się cofnąć, naprawdę, bo ten chyba będzie chciał nas tutaj od tyłu. Ja wolę go ścisnąć w taki sposób, tym bardziej, że my tam już mamy dość dużo procentów. Coś mi się zdaje, że się zaraz wezmą i poddadzą. A my próbują atakować, już zaraz pobronimy trochę. O nie, gruba się, nie będziesz mi ścigał. Że przytrzymam trochę go. Trzymam go, damy radę. Jednak jest nieźle. Mamy dość dobrą przewagę. Chyba nawet sam pusznę, bo chyba chłopaki już mają chyba dość. Nawet sam pusznę zaatakuje. A już mamy taką przewagę, że będzie ciężko im nas dojechać. Muszę chyba uciekać, bo nas będą cisnąć. Zdążę, chyba tak. Podleczymy się i teraz zagranie defa. Bardzo dobra robota, nie? Mamy dużo punktów, znaczy mamy dużo procentów zrobionych, więc oni nas nie dogonią, nie ma szans. Tak mniej więcej się gra, żeby po prostu starać się nie paść, ale żeby się podleczyć, miał też z głową, też patrzeć, jak inni gracze grają, bo to pomoże nam w grze. Oni teraz będą chcieli nas przepuszować, ale to dobrze, bo będziemy mogli ich tutaj galerą trochę pocisnąć. Jednak te trzy galery to nie był taki zły pomysł, najwidoczniej. A, języczek pokazujesz? Pokazałbym ci też coś, nie wiem, co. O, może i Annę. Oni już wiedzą, że przegrali. Tutaj nawet jakbyśmy, teraz jakbyśmy poszli puszować, to po prostu to jest... Push, koniec. O, jakaś blokada, nie mogę się ruszyć. Victory. MVP. Dało się, widzicie? Można fajne statystyki też zobaczyć. Nie mają jakichś trudnych, ale dużo też było. Liczba wsparć, zwycięstwa, porażki. No, pewnie za to MVP. Więc teraz spróbujemy, pokażę wam, bo tutaj też mamy nagrody, które robimy, jak widzicie. Dziennie możemy za aktywność zdobyć. I też te łączne nagrody, które mamy 20, gdzie mamy też do tej głowy, też mamy te smocze paczki, które są ważne. Teraz sobie zagramy, żeby wam pokazać czymś innym. Skoczkiem, zobaczymy, jak będzie skoczkiem szło. Jeszcze mamy jakiś random, może jakieś normalne ziomy. Ja mówię na niego skoczek, to jest tiera, wiem, że to się troszeczkę łatwiej, za dużo mamy okrętów, nie wiem, teraz już mamy ok. Ale jedna galera, dwa, ale jeden, a czy gramy na trzech ala tanków, jeden speed i jedna galera. No, będzie na pewno ciężej, uważam, że to już jest taka opcja, gdzie no będziemy musieli troszeczkę postarać. A zobaczymy, chyba ok. Lecimy. Ja ogólnie powinienem... Oj, kamera mi tutaj ucieka. To znowu jak gramy tymi... O, widzicie? Tych trzeba unikać, jak gracie z tymi szybkimi, bo oni potrafią... Nie! Tam uciekaj. Oni potrafią zrobić bardzo dużo złego. Gość też się tam chowa. Tą swoją tą...
O, no nie widziałem, że on się tu pojawił. Są jakieś chyba mini lagi, mi się tak zdaje. No, mamy jakieś mini lagi, bo... Widzicie? Ja chyba już nie żyję, ale nie miałem tego czegoś takiego. Teraz pytanie, czy to jest od mojego internetu? Czy coś? Nie, no powinni mi ścisnąć spokojnie. Ha! Jakiś multilag. Coś mi zdaje, że jakaś... Coś na grze chyba było, bo... No, ścisnęliby mnie, no czy mi zostało 4K życia. Udało się obić trochę im ten. A masakra, albo po prostu nasi tak z takich pusza zrobili w nich. No nie wiem, masakra. Już takiej sytuacji nie miałem. Okręty. A widzicie, tutaj też skoczka od razu biorą. Skocz ogólnie ten dziwnie gra. Bo myślę, bo... I on powinien unikać tych wszystkich, tych niż w nich iść. Kamera troszkę. O, tędy. Nie widziałem. O, zrobiłem źle. Nie widziałem, że ma jeszcze tarczę. O, myślałem, że mi się go uda zbić. Ojeju, widzieliście jak ten. No, ciężko było. Ten proch widzę, że tu fajnie ich puszuje. Trochę ponabijał tych punktów. Ja się resnę zaraz. No tu popełniłem błąd. Ale też mi ta kamera inaczej tutaj chodzi. Ja nie wiem dlaczego tak dziwnie mi to odskakiwało, latało. To jest mega dziwne. Trochę punktów nabili. Musimy też coś nabić. No. Może być tak, że to będzie nasza przegrana niż wygrana. Ale widzę, że tutaj myślą. No leć, co jest? Koleś jest szybszy. Leci z boku. Zamiast wcisnąć to on na ten. Ja tego nie rozumiem. Albo po prostu ta galena, albo są jakieś lagi, albo ta triada jest jakaś zrąbana, nie? Uciekam, walnąłem raz, cofnąłem, gość był w tyle, a i tak mi sięgnął. Nie wiem, od czego to zależy. No tu będzie nas styk, no jeżeli tego nie przypuszczujemy, to możemy to przegrać, bo nie widzę, ewidentnie nas jadą. Ale też gra na trzech tanków, to nie była dobra rozwiązania. Ten dany tą galeną tak średnio w sobie pyka. Ja już drugi raz padam. Nie miałem już takiej sytuacji. Tak szybko mnie doprawiali. Teraz najlepsze na ostatnie minuty rozwiązanie byłoby by nasz puszcz całkowity w nich, nie? Leć! Patrzcie. Jest miejsce, a on blokuje. Coś się z tym eventem trochę podziało niefajnie. No i teraz padnę. Bo gra próbuje mnie... Dobra, uderzmy ostatni raz w ten, bo mnie zaraz wybiją. Wiedziałem, że tak będzie. Powiem wam, że to jest masakra, nie? Jeżeli chłopaki nie zbiją tego w miarę... widzę, że puszują strasznie. Na te 20 parę sekund, ale oni mogą nam... No, nie, nieco, że nie zbiję, to oni zaraz nas wejdą w nias. Chcieliby naprawdę dość mocno nas przytrzymać, no, a blokują dobrze. O, nie, ten już wie co się dzieje. No. Graliśmy. O, widzicie, zabrakło nam 2%, ale słabo się to grało. No, statystyki mierne, 3-3-3, ale naprawdę słabo się to grało. Więc teraz zagramy tankiem, bo chcę wam pokazać trzy te możliwości w tym evencie, żebyście mieli możliwość zobaczyć jak ja to gram. No, Tierom nie poszło mi za jakoś super, też może te takie mini lagi jak zobaczyliście, że mi okręt stał, nie mogłem nic zrobić.
nagle potem żył, no spowodowały to, co spowodowały. Teraz próbujemy okrętem. Mamy za dużo znowu okrętów. Zobaczymy, no, może się to uda. No, ja muszę te tiery zbijać tymi okrętami, to jest moja znowu zadanie, to jest moje zadanie. Akurat gra w statki, a tak no możemy to nazwać, jest bardzo podobna do tego, jak macie normalnie w grze, czyli piechota bije kawalerię, kawaleria łuczników, a łucznicy, wiadomo, piechotę. Już tutaj pociśniemy. Jedno się nauczyłem, że trzeba bardzo dużo robić takich, wiecie, switchów. Czyli jakbyście chcieli się rozpędzić, nie? W dany target i w niego wjeżdżać. No ja muszę wracać. O, mnie zbiją. Dwie galeny. O, czy tam galery. O. Patriot. I no, Lenifer Lopez mnie dojechała. No tego jeszcze nie było, nie? Lenifer mi dojechała. Czyli zrobić takiego pusha. Coco Jumbo i do przodu też mamy w drużynie. No to to już na pewno musimy wygrać. Jak już mamy Coco Jumbo, to na bank. To musimy wygrać. A Jennifer Lopez dalej tu w tyle siedzi. Dalej mamy 0-0. Gdzie chcesz iść? Chodź tu. Widzicie? On też jakoś dziwnie się teleportuje. Nie wiem, może te tiery są zbugowane. Kurde, nie wiem. Coco Jumbo przegrał. O, dobra, to Riota, może dojedziemy? Nie dojedziemy, jest to za wolno. Skip mnie chce ścisnąć. Jedziemy z skipa. Ale ja muszę się podleczyć teraz. Do tego, że dojechałem skipa, jak tutaj ten Ringal robi jakąś lewą taktykę, od tyłu sobie wjeżdża. A może, a nie, dobra, teraz pomyślał, okej, zatem to nie robił nic. Puszczmy to, dam radę, puszczmy. Tak jest. Lecimy od razu w tego. Teraz mamy akurat pusza, bo miałem respa, więc możemy trochę nabić punktów. Jest dobrze. Nabić jak najwięcej ich puszą. A potem jak będziemy mieli mało życia, cofać. Wracamy. My bez 50%. Reszta powinna też cofać. Tutaj widzę, o, Bella już w kawali. O, i tak to czasem z radomami wygląda, nie? Tam musisz wygrywać wszystko. I gdyby teraz Bella była tu, to ona chroni nam, a nie może wtedy wychronić, bo musimy się leczyć, nie? W ogóle taka głupota, bo ona robi AFK, nie? No i taki gracz... AFK, kurwa. No i teraz mnie nawet Galena dojedzie, bo ja nie mogę nic zrobić, nie? I dojechali mnie, bo oni teraz przypustowali, albo gramy w 4 osoby, nie w 5. No i to wkurza strasznie, nie? Bo to było spokojnie do wygrania, bo przejęliśmy pierwszego pusha, mogliśmy pójść dalej, a w tym momencie nie to, że popadaliśmy, to oni nam niszczą nasze zaopatrzenie, nie? No i przez to przegraliśmy, bo jedna osoba jest AFK, a mogła zrobić tutaj właśnie różnicę w teamfajcie, nie? No i to już jest poracha totalna. Masakra, myślałem, że naprawdę coś pokażę ma fajnego, ale tu to możecie to zobaczyć, jak ludzie są randomami, nie? Jak oni... No, idą w nara i jej nie ma, nie? Po prostu mają wyrąbane na koleś czas. To jest tragedia. Teraz musimy pusznąć i 40% to jest nie do zbicia w tym momencie, nie w 4 osoby.
Jeszcze ten, zamiast bić w ten, to ja nie wiem, co on robi, nie? Naprawdę nie wiem, co on robi. Gość powinien tutaj naprawdę... Bijcie w to do końca, już full nuke, no. Full nuke. To jest full nuke w tym momencie. Jeżeli to się uda, to jesteśmy szczęściarzami, ale nas Galena to wybija, więc będzie ciężki temat. Oni za dużo zbili wtedy. No. Za dużo zbili. No niestety. Tak wygląda gra w statki, że tak to nazwijmy. Druga przegrana. Miłośnik walk, dziękuję. No. Jakiś MVP się dostało. No i niestety trzeba jeszcze pograć, żeby pozrobić 20 tych punktów aktywności. To robicie ogólnie przez chyba cały etap, jak dobrze pamiętam, a codzienne nagrody macie tu. Więc to jeszcze tam jeszcze parę dni ma, chyba dwa dni są chyba jeszcze statki. Do 14, no to 3 dni jeszcze statki są, więc spokojnie sobie jeszcze ugracie. Bez jakiejś tam zbędnej spiny. Quiz! Jeszcze przy okazji, jak tu jesteście, wejdziemy w quiza. Aha, już są tak rozwinięci do przodu, no nie bym wiedział, że ten quiz jest o tej godzinie. Ojeju, jeju. Nie nabiję punktów niestety. Tarek Piembaosi, Diohan to był chyba. Aj, tyle graczy i ten, nie wiem czy uda się nagrody zebrać. A robiłem rano, było nas bardzo mało. A koniec jeszcze tutaj, tego, że tak w filmiku traficie na quiza, żeby daily zrobić. O, Baosi. No. 5 milionów to jest. A jestem drugi w tym. No. Jak widzicie, niektóre rzeczy czasem nas omijają, kiedy lecimy tutaj z daily. Widzę, że ASFan naprawdę fajnie poszedł, ty Lawrence też. Platon to był. Chociaż, wiecie co? Albo Platon, albo Arystoteles. Mógł to być Arystoteles. O, prawdopodobnie chyba ten Arystoteles. Ale kij, idziemy już do końca, Platon. Arystoteles zrąbałem. Ajajaj. To na pewno. 1192. Ryszard z Saladynem. Podpisali rozejm. Ostatnie 4 pytania wyjść. No, szkoda. Wątpię, żebyśmy. Chyba, że naliczy mi te punkty, bo widzę, że oni nabili trochę. Zaraz zobaczymy. Może się na lewo udało. Ja tu na 4 punkty wbiłem. Coś tam się udało? Nie udało. Muszę zrobić jeszcze raz. No nie udało się niestety. A już myślałem, że zrobimy ten quiz i będzie spokój. Zrobiłem ten dzienny wynik sojuszu. No ale chyba, że to je zrobiłem dzisiaj. Ojej, już powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Ale dobra, dzięki jeszcze raz. Tak wyglądały gra w statki, że tak to nazwijmy. Mam nadzieję, że podobał wam się filmik, pokazywałem wam, jak mniej więcej można nimi pograć, jak to fajnie wygląda. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał. Ja go będę starał się teraz bardziej tak rozwijać, coś nowego wprowadzać. No i wypatrujcie kolejnych filmików, bo na pewno będą. Jeszcze dzisiaj wiem, że z 2 filmiki mam w planach nagrania dla was. Więc no tego kontentu trochę wleci w najbliższych dniach. Zresztą jutro też nowy event wchodzi, więc tam też coś nagramy. No, będziemy przez cały czas to pchali do przodu. Trzymajcie się, hej!